Powstał w Wójcinie Społeczny Komitet Budowy Sali Sportowej. No i zbieramy, jest zorganizowany tak zwany dwudniowy festyn rodzinny i wszystko, każde pieniążki idą na tą salę sportową. Natomiast jeżeli chodzi o motorki, to miało być około setki. Podejrzewam, że jest dużo, dużo więcej. Zobaczymy, jak to się wszystko po tym przejeździe ułoży. Prawdopodobnie, że będzie problem z parkowaniem, no ale to się wszystko okaże, zobaczymy. Także życzę wszystkim miłej zabawy, wszystkiego dobrego. To gdzie was można wypatrywać? Jedziemy trasą Łubnice, do Dzieczkowic koło kościoła przez kolonia Dzieczkowice, Ludwinów, wracamy z powrotem przez Mickiewicza, koło piekarni, główną ulicą i wracamy z powrotem tutaj, wjeżdżamy na parking do szkoły. To wszystko. Zawiązał się Komitet Wsparcia Budowy Hali Sportowej w Wójcinie i oczywiście w skład tego całego komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji, które działają na terenie Wójcina. Przewodniczącą tego Komitetu Wsparcia jest pani Edyta Piekielna, która kieruje tutaj wszystkimi pracami. Spotykamy się systematycznie i oczywiście wspólnie całe społeczeństwo podejmuje decyzje. I właśnie taką pierwszą decyzją dzisiaj jest organizacja festynu, pikniku rodzinnego, oczywiście. To oddaję posłuchaj. Jakie są szanse właśnie, że taki w ogóle pomysł będzie kiedyś tam w niedalekiej przyszłości zrealizowany? Ja myślę, że szanse są duże. Tutaj wójt gminy Łubnice złożył już wniosek z Polskiego Ładu. Liczymy na to, że otrzymamy promesę. Dziś czekamy na posła Pawła Rychlika, także mamy nadzieję, że przyniesie nam z instytucji wyższych dobre wieści. Zbieramy teraz pieniążki na wkład własny. Wszystkie organizacje tutaj się zaangażowały. Koło łowieckie, koło gospodyń, rada rodziców. No nie chcę nikogo pomienić, naprawdę. Stowarzyszenie Kobiet Wójcin nad Prosną, tak. I Rada Sołecka. No i oczywiście ja z ramienia tutaj, tak. Pani dyrektor z ramienia Rady Rodziców.
Także naprawdę zaangażowanie jest ogromne. Cieszymy się, że możemy w tym brać udział, jak również, że odzew sponsorów był bardzo, bardzo duży. Naprawdę pozyskaliśmy już na wstępie dosyć sporą sumę pieniędzy. Mogliśmy ten festyn już za to zacząć realizować. Teraz zbieramy dalej pieniążki na ten wkład własny. Tak? Liczymy tutaj na dobrą współpracę. Panie wójcie, takie sale oczywiście, czy nawet hala w Dzieczkowicach jest, w Łubnicach. No i teraz ta szkoła w Wójcinie tak pozostała, więc jak najbardziej ta sala tutaj no, jest konieczna wręcz. Zgadzam się, że chodzi o wyrównywanie szans edukacyjnych. Akurat tutaj mam na myśli wychowanie fizyczne. Ja jestem przecież zawodowo też nauczycielem, pracowałem we wszystkich szkołach i tutaj także no, aż się prosi, żeby ta sala w końcu w Wójcinie powstała. I szanse są na to faktycznie? Myślę, że bardzo duże kwestie. Będziemy patrzeć, jak będzie rozpatrzony wniosek z 8 edycji Polskiego Ładu. A jeśli byłby pozytywnie rozpatrzony, to w przeciągu ilu lat taka sala mogłaby powstać? Tak hipotetycznie zakładając oczywiście. Nie chcę tutaj, ale na pewno nie byłoby to jednoroczny, tylko wieloletni, to jest myślę 2-3 lata. No kwestia jest w zależności jaką salę będziemy tutaj, jakie dofinansowanie otrzymamy z góry. A dziś też, żeby Państwu wytłumaczyć ten specyficzny ubiór pań, bo sportowy, tak? I pani dyrektor, i tutaj pani z komitetu, słodkie babeczki, egzotyczne wojowniczki. Za chwilę wielki mecz i wielkie wydarzenie tutaj. Tak, pierwszy raz w Wójcinie w historii właśnie. Tak. Dziewczyny są bardzo zestresowane, dziwią się, że my się nie stresujemy. Myślę, że jak wybuduje się ta hala, to oczywiście rozegramy także drugi mecz. Proszę Państwa, a teraz absolutna sensacja. Mówiłem, że żegnamy wakacje z hukiem, tak? I czegoś takiego jeszcze żeśmy tutaj nie mieli. Proszę Państwa, absolutnie huk, jakiego nie było. Mecz pokazowy piłki nożnej drużyn damskiej. I bardzo proszę, w tej chwili nastąpi prezentacja. Zapraszam sędziego i obydwie drużyny. Proszę Państwa, absolutny finał Ligi Mistrzów. Mamy przed sobą dwie drużyny żeńskie, dwie drużyny damskie. Słodkie babeczki, bardzo proszę ręce do góry. I proszę Państwa, i egzotyczne wojowniczki. Ja pozwolę sobie teraz zaprezentować poszczególne drużyny. I zaczniemy. Egzotyczne wojowniczki, bardzo proszę. Bramkarka Dorota. Proszę Państwa, następnie Aldona, Hania i druga Dorotka. Proszę Państwa, to nie przypadek, że je tak wszystkie trzy wymieniam, ponieważ one zawsze są ze sobą. Zawsze. Bez cokolwiek by się nie działo w Wójcinie, zawsze trzy dziewczyny są na pewno. Proszę Państwa, i następnie mamy Izę, Magdę, Karolinę i... Tak, i Emilkę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, egzotyczne wojowniczki to jest absolutna pierwsza liga działalności społecznej Wójcina. Proszę Państwa, jak porównamy sobie Wójcin do takiego wielkiego domu, to jest absolutny fundament, takiego, którego ruszyć się nie da. Brawo dla nich! No i teraz, proszę Państwa, jak egzotyczne wojowniczki są fundamentem naszego domu wójcińskiego, to proszę Państwa, słodkie babeczki to jest fotowoltaika i pompy ciepła. I teraz bardzo proszę, Ernestyna, Kasia, druga Kasia, Grażyna, Edyta, Monika, Paulina i Magda. Proszę Państwa,
w tej chwili dziewczyny są tak przygotowane, że nawet będą was zapraszać do oglądania meczu śpiewnie, bardzo śpiewnie. Tak, bardzo proszę. Cześć kibice, dziękujemy za przybycie. Dziękujemy za przybycie. Dla was wszystkich mecz zagramy. Dla was wszystkich mecz zagramy. I na stadion zapraszamy. I na stadion zapraszamy. Dziś babeczki mecz zagrają. Dziś babeczki mecz zagrają. I o doping was błagają. I o doping was błagają. Egzotyczne są dziewczyny. Egzotyczne są dziewczyny. Wojownicze dwie drużyny. Wojownicze dwie drużyny. Zaraz wszystkim pokażemy. Zaraz wszystkim pokażemy. Jak my dobrze w piłkę rżniemy. Jak my dobrze w piłkę rżniemy. Czy wygramy, czy przegramy. Czy wygramy, czy przegramy. Świetną dziś zabawę mamy. Świetną dziś zabawę mamy. My wam wszystkim pokażemy. My wam wszystkim pokażemy. Że tę halę zbudujemy. Proszę państwa, brawo dla nich. A ja jeszcze dopowiem, że mecz będzie grany jak najbardziej serio, a sędzią zgodził się być sam pan wójt Michał Pazek. Brawo dla Michała. I teraz proszę państwa... To karny, bezapelacyjnie. Pokazuje? Rzut karny!